Sponsorem programu jest Bonimet, producent suplementów diety Immunobon i Apibon, wspomagających odporność organizmu. Dzień dobry Państwu, zapraszam do kolejnego odcinka programu Zioła dla Zdrowia. Dzisiaj chciałem przybliżyć Państwu temat odporności organizmu. Generalnie musimy sobie zastanowić się, kiedy ta odporność jest u nas niska. Jakie są cechy niedoboru odporności? Cechami niedoboru odporności jest między innymi to, gdy często mamy zakażenia, zwłaszcza zakażenia wymagające antybiotykoterapii. Jeżeli te zakażenia na przykład są zakażeniami grzybiczymi, to tym bardziej jest to cecha sugerująca, iż odporność jest niska. Takim stygmatem deficytu odporności jest też to, gdy mamy zakażenia centralnego układu nerwowego. Jeżeli wymagają one częstej antybiotykoterapii, jeżeli widzimy, że one się pojawiają bardzo często w okresie na przykład jesienno-zimowym, wtedy możemy przypuszczać, że odporność naszego organizmu jest mniejsza. Ale na przykład należy też pamiętać o tym, że jeżeli dziecko nie ma przyrostów masy ciała, czyli po prostu nie przybiera na wadze, to też może to świadczyć o tym, iż jest deficyt odporności. Odporność czasami ma też i genetyczne podłoże, czyli na przykład są takie sytuacje, kiedy ludzie w rodzinach mają słabszą odporność niż inne osoby. Odporność też mamy słabszą wtedy, kiedy stosujemy leki immunosupresyjne, a te leki to po prostu są leki, które podawane są w okresie po przeszczepach czy też innych takich sytuacjach wymagających immunosupresji. Mówiąc o cechach spadku odporności, od razu wszedłem w następny temat, czyli przyczyny tego deficytu. Co powoduje, iż nasza odporność jest słaba? No właśnie między innymi to, o czym powiedziałem na końcu, czyli to, iż czasami stosujemy specjalnie leki, które tą odporność obniżają. No takie leki stosowane są, jak już wspomniałem, przy przeszczepach, ale także inne leki potrafią obniżyć odporność. Takimi lekami, które często stosujemy, a obniżają odporność, są antybiotyki. Oczywiście ja nie zachęcam Państwa do niestosowania antybiotyków, o ile oczywiście zaleci je lekarz, ale należy pamiętać o tym, że jeżeli ktoś stosuje antybiotykoterapię, to warto stymulować swoją odporność. Może być to dla Państwa dziwne, ale jednym z głównych przyczyn spadku odporności jest stres. Pamiętacie Państwo może sytuację, kiedy mamy jakiś duży stres, coś się złego stało w naszej rodzinie, jakaś śmierć, bądź też przewlekły stres związany z pracą i wtedy na przykład pojawia się u nas opryszczka. Opryszczka jest takim objawem, który sugeruje spadek odporności. Także zabiegi operacyjne albo ciężkie choroby są przyczyną spadku odporności. Odporność obniża także wychłodzenie organizmu. Jeżeli zmarzniemy, wtedy ta odporność jest słabsza niż wtedy, kiedy jesteśmy dobrze rozgrzani. Także zła dieta. Mówię tutaj o diecie takiej, gdy ktoś na przykład stosuje produkty małowartościowe. Typową dietą, która jest złą dietą, jest dieta związana z fast foodami. Fast foody powodują, iż my mamy częściej deficyt odporności. Patrzcie Państwo, co je nasza młodzież. To powszechne, że oni jedzą złe jedzenie i wtedy ta odporność jest słabsza. Odporność dzielimy na swoistą i nieswoistą. I ta nieswoista odporność to taka pierwsza linia obrony naszego organizmu. W skład odporności nieswoistej wchodzi prawidłowy stan błon śluzowych, skóry, to odporność nieswoista to kaszel, wymioty, biegunki. Tak, to są objawy, może Państwu wydają się chorobowe, ale to jest obrona, forma obrony naszego organizmu przed infekcją. One eliminują z organizmu zakażone. Zresztą, proszę Państwa, pamiętacie pewnie sytuację, kiedy zjedliście coś nieświeżego. Co się wtedy działo? Organizm usuwał te toksyny z organizmu. Ale w obronie nieswoistej mamy też wojska specjalne, czyli fagocyty, makrofagi, które zjadają atakujące nasz organizm bakterie. Z kolei odporność swoista to
odporność, za którą przede wszystkim odpowiedzialne są przeciwciała. Choć nie tylko. Mówiąc o odporności swoistej, chciałem Państwu też powiedzieć o tym, że uzyskujemy ją od matki, przeciwciała matczyne, uzyskujemy je czasami od ozdrowieńców, czyli na przykład jak podajemy w przypadku takiej znana sprawa wirusa Ebola, surowica ozdrowieńców była lekiem dla ludzi chorych na Ebolę, ale to jakby kwestia tej biernej. Natomiast czynna jest to forma właśnie szczepień albo naturalnego przechorowania. O tych szczepieniach za momencik. Szczepienia wydają się wszystkim takim podstawowym sposobem radzenia sobie z odpornością, czyli zaszczepimy się i będziemy zdrowi. Czy to prawda? No, w pewnym sensie tak, tylko należy pamiętać, że szczepienia przeciwko grypie są szczepieniami jedynie przeciwko wirusowi grypy. Inne wirusy, których jest pełno w naszym otoczeniu, one nie są już objęte tym szczepieniem. Forma szczepienia to jest forma uczenia organizmu, aby wytwarzał przeciwciała przeciwko danemu mikroorganizmowi. Musi się ten organizm nauczyć, czyli musi mieć zdolność do uczenia się. Czy każdy organizm ma zdolność do uczenia się? No niestety nie każdy. Młody organizm ma taką zdolność i szczepienia u ludzi młodych są bardzo skuteczne. Niestety nie u ludzi starszych. Dlaczego? No bo dlatego, że układ immunologiczny starzeje się symetrycznie. Nie tylko starzeją się nam stawy, serce, ale starzeje się także układ immunologiczny. Nasza odporność się również starzeje, a przez to starszy układ immunologiczny ma mniejszą skłonność do uczenia się. To dowiedziono w różnych badaniach. Na przykład są publikacje, które mówią o tym, że po 65 roku życia skuteczność szczepień przeciwko grypie to jedynie 50%, a niektórzy nawet piszą 40%. Po 70 roku życia skuteczność tych szczepień to jedynie 15-30%. Po prostu nasz organizm uczy się wolniej, gdy jest starszy. Ja nie zniechęcam Państwa do tego, abyście się szczepili. Szczepienia są ważne, są zalecane przez wszystkie organizacje medyczne, ale należy pamiętać, że one nie wyczerpują tego, co jest odpornością. Aby mieć dobrą odporność, należy pamiętać o jej przyczynach. Należy eliminować stres, złe odżywianie, wyziębianie organizmu. Należy bardzo oszczędnie oferować antybiotyki, bo one obniżają poziom odporności. Tylko silna odporność faktycznie gwarantuje nam nie zachorowanie, nie szczepienie. Ono nie gwarantuje, ono w pewnym okresie, w pewnych sytuacjach, u pewnych ludzi gwarantuje jedynie to, że nie zachorują na grypę. Ale nie tylko grypa jest infekcją. Chorujemy na przeróżne, zwłaszcza starsze osoby. Infekcje bakteryjne, grzybicze, są inne wirusy. To jest bardzo szeroki poziom i dlatego trzeba pamiętać, żeby tą odporność utrzymywać na odpowiednim poziomie. Między innymi, tak jak powiedziałem, ale też stosując preparaty ziołowe. Naturalne produkty, które stosowane są w stymulacji odporności, to zarówno zioła, jak i produkty pszczele. Ale po kolei. Pierwszym takim najważniejszym surowcem zielarskim, który stosowany jest od wielu lat przy odporności, przy stymulacji odporności, to jeżówka purpurowa. Kwiat bądź korzeń jeżówki purpurowej to jest substancja zwana częściej pod nazwą echinacea, którą należy stymulować odporność, ale ona jest stosowana bardzo specjalnie. Otóż nie powinno się jej stosować ciągle. Nie cały czas, nie bez przerwy, tak często tak ludzie robią. Ją trzeba stosować przez 7 do 10 dni, zrobić przerwę i znowu stosować. Stymulacja odporności powinna się odbywać pulsacyjnie, dlatego my stosując w naszym Centrum Ziołolecznictwa ekstrakt z jeżówki połączonej z miodem, z ekstraktem z rumianku, z ekstraktem z melisy i owocem róży, zawsze stosujemy metodę pulsacyjną, czyli 7 dni do 10 takiego syropu,
potem przerwa, znowu 7 do 10 dni, znowu przerwa. I te stymulacje można dokonywać w sposób pulsacyjny bardzo dużo. Tak standardowo, jak zalecamy na przykład u dzieci czy u osób, które mają częste infekcje, zwykle zalecamy stosowanie tego produktu, tych preparatów w okresie między, powiedzmy, wrześniem a październikiem. Potem po takich trzech częściach siedmiodniowej terapii robimy przerwę i jeszcze raz zalecamy stosować w okresie między lutym a marcem, bo to jest taki drugi okres szczytu zachorowań. Więc jeżówka to jakby pierwsza sprawa, którą należy stosować. Ale drugi surowiec zielarski, druga grupa surowców zielarskich to produkty pszczele. Produkty pszczele znakomicie nadają się do stymulacji odporności. Nie tylko zresztą na odporność one działają, ale także działają na bakterie. Propolis, pyłek pszczeli, to są substancje, które ewidentnie działają przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo. W badaniach profesora Kędzi podano, że propolis likwiduje 70% wszystkich patogennych bakterii, które znajdują się w naszym organizmie. Prawie zawsze jest on skuteczny. I jeszcze jest jedna ważna rzecz. Stosując produkty naturalne, organizm ma lepszą sytuację niż stymulując czy stosując produkty chemiczne. Dlatego, że na przykład na antybiotyk bakteria jest się w stanie uodpornić, ale nie jest się w stanie uodpornić na produkty pszczele. One zbyt bogate. Skład produktów pszczelich jest zbyt bogaty, żeby się bakteria była w stanie na niego uodpornić. Bardzo często stosujemy produkty pszczele w sposób skojarzony, czyli dajemy pyłek pszczeli razem z propolisem, miód, to wszystko razem z sobą łączymy i to połączenie jest najlepsze. Połączenie pyłku pszczelego i propolisu oraz miodu zostało w różnych badaniach, w różnych ośrodkach naukowych bardzo dobrze zweryfikowane terapeutycznie i to wiemy w badaniach naukowych, że to jest bardzo skuteczne połączenie. Propolis, czyli kit pszczeli, stosowany jest przez bardzo wiele osób w Polsce. My wiemy o tym, że propolis jest znakomitą substancją terapeutyczną. Można go stosować w postaci nalewki. Pszczelarze ją wykonują u siebie w domu. Można też w postaci kapsułek, gdy ten ekstrakt już jest wysuszony. I wtedy można go stosować bezpośrednio doustnie. No, nalewka ma ten problem, że jest alkoholowa, więc lepiej my zalecamy taki preparat w kapsułkach i jeżeli to są na przykład małe dzieci, to zalecamy wysypywać ten preparat na łyżeczkę i tą łyżeczką, na której jest miód, a do niego wsypujemy właśnie produkty takie jak pyłek pszczeli i propolis, łączymy to ze sobą. Wtedy to jest takie najlepsze działanie, bo immunostymulację powoduje i działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo miejscowo. Jedna jest ważna rzecz. Otóż w przypadku pyłku pszczelego powinno się go stosować w sposób bardzo odpowiedni. On jest tak zbudowany, że nie da się go dobrze przyjąć do organizmu, jeżeli nie jest znakomicie rozdrobniony. Rozdrobnienie pyłku pszczelego jest o tyle ważne, że on jest zbudowany z te obnóża pyłku, te takie kuleczki, które Państwo na pewno widzicie w sklepach zielarskich, one mają, to są tak zwane obnóża pyłku pszczelego i one są zbudowane z chityny. Bardzo trudno rozpuszczają się i bardzo trudno są przyswajane. Należy bardzo miałko rozdrobnić pyłek pszczeli, aby uzyskać właściwy efekt, żeby on się wchłaniał. W badaniach niemieckich uczonych, podanych zresztą przez Federalny Urząd do Spraw Zdrowia niemiecki, podano, że dawka pyłku w obnóżach, czyli tych takich ziarenkach, to jest 20 do 30 gram. Natomiast dawka zmikronizowanego pyłku, czyli bardzo dobrze rozdrobnionego, to nawet 2 gramy wystarczy. Więc 10-krotnie mniejsza dawka jest bardzo skuteczna. My stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza właśnie taki pyłek w postaci mikronizatu, bo on nie tylko zdaniem naszym, ale też, jak Państwu powiedziałem, zdaniem uczonych z Niemiec jest najlepiej, najbardziej skuteczny. W tych kilku minutach musiałem Państwu powiedzieć o tym, co to jest spadek odporności, jak sobie z nim radzić. Nie wiem, czy mi się to udało, ale pamiętajcie Państwo, nie tylko szczepienia są ważne, zwłaszcza u osób starszych. Należy odpowiednio się odżywiać, mniej się stresować, ciepło się ubierać. To wszystko jest bardzo ważne, żeby zachować odporność. Ale również naturalne produkty, których bogactwo jest wokół nas, również są znakomite. Pamiętajcie Państwo o pyłku pszczelego, zwłaszcza o pyłku pszczeli, zwłaszcza w formie mikronizatu, o propolisie, o miodzie pszczeli. To naturalne polskie produkty, które stymulują odporność organizmu. Pamiętajcie Państwo też o ziołach, takich jak jeżówka purpurowa, tylko wiedzcie, aby nie stosować ich za długo. To
To na pewno sprawi, że Państwo będziecie mieć tą odporność na właściwym poziomie. Kończąc, zapraszam Państwa na następne nasze programy. W tej chwili na ekranie widzicie Państwo pasek z adresem, na który można wysyłać pytania do nas. Mam nadzieję, że nam się uda na te pytania odpowiedzieć. Do zobaczenia w następnym programie. Aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, proszę kliknąć w poniższy link.